czujnik ruchu Bosch ICS BPR2 WP12. Jest to czujnik PIR z odpornością na zwierzęta do 20 kg. Czujnik, to co według mnie jest na minus tej czujki, to jest fakt, że no nie jest kolor białego. Biała jest soczewka, jednak się wyróżnia. Jeśli to nie jest przeszkodą, to jak najbardziej czujnik jest ok. Czujnik składa się tak jakby z dwóch soczewek, tej głównej oraz dolnej. Tak zwana strefa podejścia. Niestety, jeśli mamy uruchomioną funkcję odporności na zwierzęta, ta strefa podejścia z automatu jest wycięta. Wiązki w dół nie mogą opadać, bo właśnie te wiązki dolne, najniższe, zostały wycięte, żeby ignorować zwierzęta. Otwarcie czujki, przekręcamy sobie tą śrubeczkę ze wskazaniem na kłódkę otwartą i popychamy wierzchnią część do dołu. W środku mamy poziomiczkę, bardziej dla bajeru niż do wykorzystania. Zaciski standardowe, plus, minus, zaciski przekaźnika i zaciski tampera. Jeśli chodzi o część z elektroniką, mamy wszystko zabudowane. To, co możemy zrobić, włączyć, wyłączyć diodę LED, przekręcając ten potencjometr, bądź włączyć, wyłączyć odporność na zwierzęta. I to są wszystkie ustawienia. Zasięg czujki, jak producent deklaruje, może jeszcze składanie. Składamy go w ten sposób, że jedno wyżej, drugo niżej i po prostu popychamy i się zatrzaskuje. Zasięg czujnika do 12 metrów, odporność na zwierzęta, to już chyba powiedziałem, do 20 kg. Obudowa bliźniaczo wyglądająca jak w czujniku dualnym, także na pierwszy rzut oka nie wiadomo, co wisi za czujnik. Ze względów bezpieczeństwa jest to jak najbardziej pożądane. Wskaźnik zadziałania tutaj zaświeca się w kolorze niebieskim. To też jest bardzo ważna uwaga dla ludzi szukających w tym kolorze migających czujek. Od jakiegoś czasu kolor niebieski jest bardzo, bardzo pożądany. Jeśli chodzi o montaż, montaż mamy, jak w każdym czujniku, ścięte rogi. Idealnie, jeśli byłby montowany w rogu ścian. Te dwa boki przylegają, mamy po dwa dedykowane w środku otwory, które możemy wykorzystać na kołki. Do wprowadzenia przewodów mamy tutaj takie gniazda. Możemy zamontować tutaj dedykowany uchwyt. Tak według mnie średnio wygląda na uchwycie, ale to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie.